Siema, z tej strony YouTuber MacGregor. Witam w kolejnym odcinku gry Mini Metro. Dziś zajmiemy się miastem São Paulo. Także to bezwzględnie nie przedłużać i lecimy z tym koksem. Dalej nie mogli rzucić tych stacji od siebie. Od razu sobie to przyspieszę, bo to jest takie tempo, że... Pomarańczową linię poprowadzimy tak, dopóki się da, tak jak to robiłem w poprzednim odcinku. Spróbujemy zrobić tak, żeby każda stacja miała bezpośrednie połączenie z innymi. Z tym kółkiem na górze ja celowo czekam, bo już jest niedziela i zaraz powinien dostać kolejną linię. Jeżeli tak się wydarzy, to połączę ich nową linią i tak właśnie się dzieje. Czyli tego trójkąta mogę skrócić. To samo mogę zrobić z tym oto nowym kwadratem. Po prostu tam będzie jeździła linia żółta. Zobaczymy, jak to będzie sobie radziło. Ledwo jadę tę linię. A powiedziałbym nawet, że nie da jady, bo ona jest po prostu za długa. Więc trzeba będzie dać jej wsparcie w postaci linii niebieskiej. A to kółko damy do linii czerwonej. Tylko że ten wagonik będzie trzeba przestawić tutaj, bo inaczej on by po prostu nie zdążył tam za Chiny Ludowe. Ja już tu myślałem o kolejnej linii, a tymczasem stacja za rzeką spowodowała, że po 19 dniach metro moje się wysypało. Zdążyło w tym czasie przewieźć 225 pasażerów.
i na tym byłoby jego koniec w mieście São Paulo, więc w przyszłym odcinku zajmiemy się metem seulskim. Także wiecie, wiecie co robić. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Nie zaszkodziłoby też, jakbyście wpadli na mój drugi kanał MacGregor Łokta Timelapsów. A póki co, do zobaczenia za kilka dni w Seulu. Także trzymajcie się, siema.